Agnieszka Grądkowska, witam w programie Po godzinach. Witam mojego gościa Kasia Kołeczek, aktorka. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, zawitałaś do Kętrzyna ze swoim monodramatem Co modna pani wiedzieć powinna. Oglądałam, przyznam się. I ta nasza modna pani w XXI wieku ma ciężko, prawda? No ma ciężko. No cóż tu mogę powiedzieć. Dzisiaj przedstawimy spektakl w trochę rozbudowanej wersji, ponieważ na cele telewizyjne musieliśmy go skrócić do 45 minut, a w oryginale ma około 55 w porywach do godziny, więc kilka smaczków jeszcze dojdzie i jeszcze tej modnej pani będzie trudniej. Powiedz mi, o czym on jest? Może ci, którzy nie widzieli, nie zobaczą pokrótce, jakie problematyki dotyka? Modna pani to jest dziewczyna, która żyje w jednym z wielkich miast, nie jest to dookreślone, w jednym z wielkich miast w Polsce i chciałaby żyć zgodnie z wytycznymi, które serwują jej magazyny urodowe. I chciałaby wcielić wszystkie porady w życie, a im bardziej chce to zrobić, tym jest gorzej. Ale to też jest takie, trzeba mieć dystans do samego siebie, szczególnie pokolenie 20-30-latek, żeby obejrzeć to i umieć śmiać się z siebie. Bo wydaje mi się, że każda z młodych kobiet, oglądając ciebie na scenie, widzi siebie. Ty sama siebie również tam widzisz? No oczywiście, że tak. Pijesz wodę z octem? Próbowałam. Rzeczywiście nie jest to łatwe. Próbowałam też sam ocet pić, naprawdę próbowałam, bo jest to podobno świetny też odkwaszacz organizmu, jak teraz wszyscy mówią o tym zakwaszeniu organizmu, ale nie dałam rady. A laktoza, gluten, jak te sprawy wyglądają u ciebie? No jest to sprawa dosyć płynna. Mam takie etapy, że rzeczywiście prowadzę bardzo restrykcyjną dietę, a są takie momenty, że się rzucam na wszystko. Ja myślę, że każda z nas robi coś takiego, to znaczy stara się jakoś usprawiedliwić te swoje takie małe, no jakieś takie małe nasze pokusy. No. Wspomniałam o tym dystansie nie bez kozery, bo modna pani zjeździła już Polskę, wystawiała się wielokrotnie. Jaki był odbiór? Dobry, bardzo dobry. Ale to wszystko zależy od miejsca, w którym byliśmy. Zdarzyło nam się zagrać w takim miejscu, no w takiej, jak to powiedzieć, takiej remizie strażackiej dla 300 kobiet na Dzień Kobiet, w takiej malutkiej mieścińce. I na początku trochę nie dowierzały temu, co słyszą, ale koniec końców przyjęcie było bardzo dobre. Także każda widownia jest inna i wydaje mi się, że jestem gotowa też na różne reakcje ze strony widowni. Czasami się podoba, czasami się nie podoba, ale zazwyczaj wysłuchują do końca i dopiero po całym monodramie mówią, wiesz, naprawdę to było okej. To jest śmieszne, ale jednocześnie smutne, muszę skwitować. Ten XXI wiek dla kobiet okazał się bezlitosny. No to jest trochę taki śmiech przez łzy, ale wydaje mi się, że kobietom nigdy nie było łatwo, bo właściwie w każdym okresie, jakbyśmy wróciły do jakiegoś okresu, to nawet historycznego, w każdym kobiety spotykały się z jakimiś takimi ograniczeniami i z jakimś takim wciskaniem nas w jakieś takie ramy. Tak jak kiedyś wciskano w gorsety kobiety, teraz wciska się je w super chude ciała. Konkludując, mamy całe życie pod górkę. Na początku przedstawiłam cię jako aktorkę, ale to jest za mało powiedziane. Współprowadzisz program, prowadziłaś w zeszłym roku debiuty w Opolu. Aktorka nie tylko w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii. Do tego uwielbiasz śpiewać. Jeżeli mogłabyś się zdecydować, która z tych ról jest dla ciebie najważniejsza, to wybrałabyś tak bez wątpienia aktorstwo? Ciężkie pytanie. Ja myślę, że aktorstwo to wszystko w sobie zawiera. Bo moim zdaniem w aktorstwie jest i śpiewanie, i też dobra konferansjerka. I wydaje mi się, że aktor powinien umieć robić to wszystko, więc dla mnie w ogóle połączenie stanowi wielką wartość i rozwijam się w każdej dziedzinie i staram się jak najpełniej wykonywać każde zadanie i uczyć się z tego. Właśnie, bo jesteś bardzo aktywna, ukończyłaś studia i osiągnęłaś od razu po ukończeniu studiów to, co wielu aktorów chce, czyli etat.
Dostałaś etat w teatrze. Mogłabyś usiąść na laurach, jest dobrze, mam etat, gram. Nie, tobie jest mało. Zaczęłaś podbijać Wielką Brytanię i osiągnęłaś również to, co niewielu aktorów, bo w Polsce nie grałaś ról pierwszoplanowych. Nie bywasz na ściankach. Nie jest tak głośno o tobie właśnie. A udało ci się podbić Wielką Brytanię, zdobyć główne role, grasz w serialu. Jak to się udało? Co trzeba mieć, żeby udało się Wielkiej Brytanii i umieć pogodzić to wszystko? Ja myślę, że to jest kwestia szczęścia. W ogóle w tym zawodzie trzeba mieć ogromne szczęście. To jest nie tylko ogromna praca i konsekwencja w tym, co się robi, ale rzeczywiście trzeba mieć to szczęście. W Polsce nie zawsze miałam tyle szczęścia. Jak odeszłam z teatru, trochę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i wtedy pojawił się pomysł właśnie, żeby wyjechać. I wyjechałam i że tak powiem, otworzył się zupełnie inny rozdział w moim życiu i wydaje mi się, że to jest taka gotowość też na zmiany, nauczenie się z tych zmian, żeby się przystosować też do niektórych sytuacji. No tak. Polkom zapewne w Wielkiej Brytanii zdobyć rolę jest ciężko. Gracie, również ty w paru przypadkach, gra się kobiety z bloku wschodniego, tak? Ciężko jest wam zagrać rodowite Brytyjki. Jak ci udało się przełamać tą barierę, że jesteście tak postrzegane właśnie, żeby w jakieś małe rolki was powsadzać, a tobie się udało, czy to jest kwestia agenta, bo zdobyć rolę w Wielkiej Brytanii i zagrać z nimi to chyba nie jest tak łatwo jak w Polsce, prawda? Nie, to nie jest łatwe, ale tak jak mówiłaś o tym, tak jakby we wciskaniu w rolę kobiet z bloku wschodniego, ja myślę, że nauczyłam się robić z tego atut i wydaje mi się, że w ogóle trzeba zdać sobie sprawę z tego, w jakiej niszy można się sprawdzić i rzeczywiście ja znalazłam dla siebie taką niszę. Wyglądam jak typowa Polka, blondynka, mówię też po rosyjsku, więc mogę też zagrać Rosjankę, wielokrotnie grałam Rosjanki i gdzieś tam zrobiłam z tego atut i walor i wiem, że jeżeli będzie potrzebna dziewczyna ze wschodu, to jestem ja. No i ten atut okazał się trafny. Bridget Jones, baby. Opowiedz, jak udało ci się trafić, zagrać ze zdobywcami Oscarów. No musisz podzielić się wrażeniami, jaka jest Renée. No wygrałam tę rolę w castingu po prostu, stanęłam do castingu. Jeżeli chodzi o Renée i o Colina Ferta, to są świetni ludzie. Naprawdę, ja byłam pod wielkim wrażeniem i ich skromności, i ich jakiejś takiej otwartości też, nawet na aktorów, którzy grają mniejsze role. To nie było tak, że oni mieli osobne przyczepy z charakteryzacją, tylko wszyscy siedzieli w jednej, w takim wagonie w ogóle, w wagonie make-upowym i wszyscy rozmawiali. To w ogóle było niesamowicie miłe, że oni w ogóle, że Colin wiedział, skąd jesteśmy, skąd jest poszczególna z dziewczyn, bo tam było nas cztery. Tak jakby był przygotowany w ogóle do tego spotkania, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, co świadczy tylko o jego ogromnej klasie. Musiałaś sobie chyba sobie pomyśleć, kurczę, ja to mam szczęście i super pracę. No, to była druga myśl. Pierwsza była taka, serio? Siedzę tu? Powiedz jeszcze, Kasiu, jakie masz plany na najbliższe miesiące? Oczywiście zawodowe. Zawodowe, więc tak. W tym tygodniu wylatuję do Londynu na zdjęcia do takiego bardzo fajnego, familijnego filmu, w którym główną rolę gra pies Mops. No. Mam Mopsa w domu. No widzisz. Więc ja lecę na zdjęcia do tego filmu. Później wracam, rozpoczynam próby do kolejnego fabularnego przewodnika w klubie komediowym. Skończyłam niedawno zdjęcia do drugiej serii programu, też który prowadzę w telewizji Puls, do Ale Numer i jeszcze myślę, że wiele, wiele innych rzeczy, o których nie mogę teraz mówić, bo jeszcze nie są potwierdzone, ale wydaje mi się, że to lato będzie bardzo pracowite. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę ci, żebyś również na rodzimym rynku odniosła niesamowity sukces i nie uciekała nam do Wielkiej Brytanii, tylko została w Polsce. Spokojnie, nie ucieknę, spokojnie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do zobaczenia.